Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Właśnie ukończyłem mistrzostwa online w moim Mercedesie. No i niestety nie poszło mi za dobrze z kilku powodów. Nie dołączyłem do tych zawodów od początku, dołączyłem w trakcie na drugi wyścig. I tak udało mi się czwartą pozycję osiągnąć. Wow, nawet całkiem nieźle. Zwłaszcza, że były tu wyścigi takie przełajowe, też po asfalcie. No ja nie wiedziałem, jakie tutaj będą, bo jak się dobija na jakieś mistrzostwa, no to nie ma tam powiedziane, jakie będą mistrzostwa pokazane czy napisane. Czy będą to przełajowe, czy będą to asfaltowe, czy będą to jakieś mieszane. Z mieszaną nawierzchnią nie ma, więc ja wziąłem Mercedesa, bo lubię ten samochód. No i jak się okazało, była to nawierzchnia mieszana, więc i asfalt, i wiecie, i wszystko po kolei. No i teraz mamy kolejne głosowanie. Zobaczymy, na co będą głosować. Tutaj mamy klasę S2. Tylko asfalt, aż 9 głosów. Bardzo chciałbym wam pokazać Lamborghini Murcielago Super Veloce, które mam właśnie w klasie S2. I no fajnie, jakbyśmy wzięli właśnie, jakby się udało wylosować to, ten asfalt. To by było super, ale widzę, że teraz wyścigi uliczne głosują, więc będziemy jechać w nocy i też po asfalcie jakimś innym samochodem z klasy S1. Myślę, że sobie coś tam wybiorę, ale wiecie co? Wam obiecałem, że będziemy jeździć Murcielago Super Veloce w następnym odcinku na multiplayerze. Bardzo ciężko jest wybrać odpowiednie wyścigi, to znaczy wylosować, bo tutaj się losuje odpowiednie wyścigi do grania właśnie online, bo tutaj wybierają to gracze, no nie? I naprawdę ciężko jest coś takiego sobie dobrać. Tutaj mamy pod odpowiedni samochód. Tutaj mamy kilka autek. Lexusem sobie jeździliśmy. Ojej, ja muszę się sprężać z tym wyborem. Za dużo tych samochodów. Kurwa, za dużo. O, dobra, Chargera. Może się uda, może się uda. Nie wiem, zobaczymy, jak pójdzie temu Chargerowi. To są wyścigi uliczne, będzie ciemno. Napęd na tył, wiecie, powyłączane wszystkie wspomagacze. Tak, kontrolę trakcji też mam wyłączoną. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No tutaj mamy już, wiecie, prawdziwych przeciwników. Z drugiej strony Charger to nie jest taki zły wybór, bo możemy tutaj fajnie nim driftować. Więc może jakoś to będzie. Zdecydowanie lepsza opcja niż jakbym miał brać jakiegoś offroadowego samochoda. Bo no tutaj mamy asfalt głównie, no nie? I całkiem niezłe przyspieszenie, jeśli już złapiemy trakcję, bo tą złapać nie jest tak łatwo. Próbujemy coś tu driftić. Jakoś poszedł ten ślizg nawet. Ktoś wziął bardzo trudny w opanowaniu samochód i jedzie przede mną. Jest to jakiś team, z którym walczyłem w poprzednich mistrzostwach. No i chłopaki jadą bardzo dobrze. Ciężko mi było tam ich wyprzedzić, ale zobaczymy, jak będzie teraz. Wow! Na razie trochę sobie podliftujemy i zobaczymy, ile punktów uda mi się dzięki temu zdobyć. Charger jest zrobiony teraz tak, żeby lepiej się ścigał, nie jest zrobiony pod drifty, żeby lepiej wychodził z zakrętu i tak dalej. Żeby nie buksował za bardzo kołami, więc ten dyferencjał jest tu ustawiony bardziej luźno, ale jak widzicie, też się udaje nim robić całkiem ciekawe ślizgi. Ślizgi, no bo to nie są raczej takie drifty, że drifty, raczej bym to nazwał ślizgami, ale warto sobie trochę tych punktów popróbować nabić, bo później można w klasyfikacji generalnej wypaść całkiem ładnie, zwłaszcza podczas dojeżdżania na mistrzostwa. Muszę się teraz skupić, moi drodzy, trochę na tej jeździe, bo bardzo łatwo te wszystkie punkty stracić. Wolałbym nie. Cholera, no! Wszystkie straciłem, szlak by trafił! Pieruna, krew jasna zaleje, pioruny siarczyste, ogniste, tyle punktów straciłem, szlak, nie ma, ty też nie będziesz miał punktów, koniec zabawy. No kurczę, no zdarza się, wiecie czemu tak zjechałem? Zjechałem na pobocze, dlatego że ziomek jechał za mną z tyłu i widziałem, że celuje we mnie, żeby mnie tam uderzyć i też mi skasować te wszystkie punkty. Oni tutaj tak robią, wiecie? Naprawdę, już się nauczyli. Kuźwa. No dobra, olać te punkty. Próbujemy jechać jak najlepiej Chargerem. Zobaczymy, czy uda się zdobyć jakąś sensowną pozycję. No, czuję, że on ma potencjał. Myślę, że
na tutaj 17 tysięcy punktów, ostatnia pozycja. Ktoś 17 tysięcy punktów pozdobywał. Ostatnia pozycja, a tyle punktów miałem. Ja bym dostał za to 5 tysięcy, nie no, 5 tysięcy przesadzam, ale ze 3 tysiące bym dostał. A ktoś dał mi 17 tysięcy. Pewnie musiał cały czas driftować, naprawdę. Nie wiem, co musiał robić, ale no zobaczymy. Próbujmy wygrywać wyścigi. Jak będę zdobywał, jak zdobędę trzecią albo trzecią, drugą pozycję w tych wyścigach, no trzecią, czwartą powiedzmy, to będzie naprawdę dobrze w tym Chargerze. Naprawdę to będzie bardzo dobrze. Zobaczymy. Ja widzę, że ten team, ten IAM, no, wybiera samochody z napędem na 4 koła. Zobaczymy, jak mi pójdzie Chargerem. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Znam ten wyścig. Trochę go męczyłem w singlu, jeśli kojarzycie odcinek, gdzie właśnie próbowałem go jakoś sensownie przejechać. Więc może jakoś mi tu pójdzie, zobaczymy. Na razie trzeba się przebić przez tych słabszych graczy, którzy jadą z tyłu. Kurde no, szlak by to trafił, krew jasna zaleje. Nie pokazały mi się te strzałki pomocnicze. Widzieliście to i poleciała... No nie wiem, one się czasami nie pokazują, czy jak? Nie pokazują? A czemu mi się nie pokazują? O co biega? Bardzo fajnie brzmi ten Charger. No teraz się pokazały, teraz to ja wiem, że trzeba przyhamować. O, okej. Okay. Muszę uważać, one tam, w tamtym miejscu się nie pokazały, nie wiem, o co biega. A ten mnie tu próbuje spychać. Wyjazd, ja mam lepsze przyspieszenie. Cholera. Cholerny trafik, nic nie mogę zrobić. Ciężko tym Chargerem. Nie no, nie może być. Ja pierdziu, to tamten jeden zakręt na samym początku tak skopałem. Ja nie widziałem tych strzałek po prostu, które pokazują, z jaką prędkością powinienem jechać. Dammit, nie. Nie pykło w ogóle. 10. pozycja, jeszcze deszcz zaczął padać, no pieruna. A, już przestał, okej, okay, świetnie. Grzejemy. 15 km trzeba jechać na... Oh my god, gdzie to jest? Moment, ja wiem, gdzie to jest. To jest chyba całkiem fajny wyścig. Jeden ziomek w BMW M5 chyba cały czas driftuje albo coś. Bo cały czas jest na przedzie. Ma tyle punktów. Jak inni mieli tam 27 tysięcy, tak on miał 34. Ja sobie będę driftował. Nie, jadę asfaltem normalnie, mam to gdzieś. Boże, no nie, z tym Chargerem to teraz trafiłem, jak nie wiem co. Jedziemy autostradą, tu się chyba szybciej pojedzie, tak myślę. O, ale brzmi ten Charger naprawdę pięknie. Jadę prosto, mam to gdzieś. Cyk, zaraz dostanę premię za prędkość. Jedziemy tam naokoło całkiem. A co się będę rozdrabniał? Już V-Max, kurde! Nie! Zagapiłem się na pieprzony prędkościomierz i przywaliłem w cholernego trafola. Myślałem, że go ominę na lusterka, ale ominę, no. Ja. Co za niefart na tym odcinku, no lamerka totalna dzisiaj. Najlepsze, moi drodzy, jest to, że po przesiadce z tego Mercedesa C63 tym Dodge'em, Chargerem jeździ się całkiem w porządku. Mi się nim fajnie jeździ, naprawdę. Jest całkiem okej.
Ale no nie wiem, coś zła pasa na tym wyścigu, no nie wiem co. W ogóle wiecie co? Postanowiłem, że zrobię taką oddzielną serię z Forza Horizon, gdzie będę właśnie jeździł multiki i oddzielną serię, gdzie będę robił jakieś szalone rzeczy w Forzie, typu właśnie testował jakieś przesadzone Lambo, tak? Albo coś w tym rodzaju, gdy będę robił wyzwania. A tak to będę sobie jeździł też multiki, będę sobie robił tam singla, no nie, to będą takie oddzielne serie, tak żeby każdy wiedział, że okej, wbijam na Forzę, ale w tej Forzie jeszcze mogę robić to, to, to i tamto, więc najbardziej interesują mnie na przykład wyścigi single player, nie, więc sobie oglądam to, żeby to było jakoś tak, wiecie, zgrabnie porobione, będzie to tak odcinkami, żebyście wiedzieli, z czym to się je. A teraz jedźmy dalej. Ta, nie wiem jak mi pójdzie. Powiem wam, że od czasu, kiedy ostatni raz grałem, gracze tutaj mają znacznie większego skilla. Ale może też trafiłem na takie rozdanie ciulowe. Co znaczy ciulowe? No dobra, bo jest jakaś rywalizacja, no nie? Ale jest mi ciężko. Tutaj coś ugrać, widzę, że jedzie Charger Daytona. Fajne jest to w tym moim chargerku, że ja naprawdę mogę z niskich obrotów startować, wyjechać z zakrętu i on daje sobie radę, bez problemu. Teraz mogę sobie z trójki też wyjść z zakrętu i elegancko. O, ktoś tam wypluł do przodu i to nieźle. Dobra. O nie, no kurde, co jest z tym hamowaniem? Ja pierdziu! Rzeźnia, no w tym samochodzie nie ma hamulców. Próbowałem leciutko hamować i dupa. I taką fajną pozycję, no jakbym drugą pozycję zdobył w tym wyścigu, to bym się chyba spuścił. Wyjazd, no ludzie, jeden na drugiego, ojej. Fajne jest to w Forzie, że jak na przykład jeździmy ze swoim klubem online, no to jak są te wyścigi grupowe, to jesteśmy zawsze z naszymi ziomkami w klubie, w jednej grupie i to jest fajne. I tak zaraz zobaczycie, że są poklubowani tutaj ludzie w jednej, o fuck, i super. W jednej grupie, strasznie rzuca niekiedy, no cholera, jeszcze z tym to drzewo. Kurde, idźcie, w ogóle mi nie idzie. Masakra. Nie, w ogóle nie patrzę na to nawet. Zauważyłem, że Charger Daytona się na mnie uwziął. I to konkretnie. Wjeżdża na mnie na każdym zakręcie. Cholera. Wiecie, co jest najgorsze? W tym Chargerze są strasznie słabe hamulce. Ja nie wiem, może ta... Bo to jest automatyczny jakiś tuning tego bodykita, który się instaluje. Myślę, że jest tutaj za twarde zawieszenie. Powinniśmy je zmiękczyć i ustawić trochę inaczej ten samochód. Bo tak... Myślę, że te muscle cary, one tak powinny mieć troszeczkę bardziej miękkie. Miękkie to zawieszenie niż twarde. No ale nie wiem. Nie testowałem tego jeszcze. Wziąłem sobie ten automatyczny tuning i tak jeżdżę. Jeździ mi się całkiem ok, tylko troszeczkę problem jest przy hamowaniu. Jezu, jeszcze też. Poprzedni wyścig poszedł całkiem fajnie. Bardzo ładne miałem przyspieszenie. Ale w deszcz nie widzę tego. Naprawdę nie widzę tego. Będzie hardcore, będzie naprawdę hardcore. No ale co, no jedziemy, no trzeba to przejść jakoś, przeżyć, zobaczymy. Rozpycha się tam, widzicie? Cholera. Okej, tu mi poszło całkiem fajnie, ale jedziemy dalej. Wow, transit! Udało się jakoś. Ślisko jest jak nie wiem. Zwłaszcza w samochodzie z napędem na tył. Dobra, tutaj te zakręty z przodu wyglądają niepozornie. Ale można na nich nieźle wylecieć, bo tu się osiąga duże prędkości, gdy się zjeżdża właśnie z góry. Zobaczcie, że nawet Gallardo poleciało
jakaś tam BMW. Ja tu jadę bardzo powoli, ostrożnie, praktycznie na luzie i zjeżdżam sobie z tej góry. Ten samochód się tu toczy. No nie! Wypchał mnie. Straciłem punkty, ale chyba mnie nie wypchał. Trzymaj się. Cholera, już go nie ustabilizuję. Udało się jakoś. Na deszczu to jest makabra tym samochodem jechać. Samochodem, kurczę, bez hamulców. Nie, no ma hamulce jakieś tam, ale ciężko nim się dostosować do jakiegoś zakrętu. Bardzo powoli, byleby to dojechać jakoś w miarę sensownie. Świetnie! No i dupa, już nie wjadę w punkt. Nie, to masa. Tym samochodem nie da się jeździć na deszczu. Nie da się, w ogóle się nie da. Lata na wszystkie strony. Nie mogę nic zrobić tutaj teraz, żeby... w ogóle szkoda gadać. Odcinek porażka, tak go nazwę. Kolejny wyścigowy, bardziej łaskawy. No nic, zobaczymy. Z samymi koksami się tutaj ścigam. Ach, zobaczymy, no nie wiem. Co to było? Charger Daytona już wyszedł w ogóle z tych mistrzostw. Nie spodobało mu się, że przegrywa ze zwykłym chargerem. Wow! Co to było i skąd się tam wzięło? Trafol jakiś i padło na mnie tym razem. No właśnie, zdarzają się tutaj na multiku takie sytuacje i niekiedy można nawet dzięki temu wygrać. Albo i trafić na ostatnią pozycję, jak ja teraz, prawie że na ostatniej jestem. No i okazuje się, że mój charger całkiem niezłe przyspieszenie ma. Bo nawet takie Lambosy czy inne BMW doganiam na prostych, ale no gorzej jest już. Gorzej jest na zakrętach, zdecydowanie. Po prostu nie da się ich normalnie pokonać. Trzeba kombinować jak koń pod górę. Zobaczcie, teraz nawet mi rzuca do perę. Nie, on jest nawet całkiem nieźle, jak na muscle cara się prowadzi całkiem nieźle. Ale jak na samochód, którym się ściga online, no to jest kiepsko, przynajmniej dla mnie. Wiem, że tym samochodem powinno się jeździć bardziej tak driftując, wtedy dużo punktów umiejętności by się zdobywało. A ja zawsze starałem się te samochody tutaj dostosowywać tak, aby właśnie fajnie się na zakrętach zachowywały. Mimo nawet takiej swojej pierwotnej charakterystyki, która raczej na to nie pozwala za bardzo. Wow. No nie tutaj, ludzików. Zobaczymy jak pójdzie. Okej, jednego już mam, bo się rozwalił na trafiku. Tutaj będzie rondo, na rondzie trzeci zjazd. Tutaj BM-ką coś driftuje. Ruszamy z trójki przy wyjściu. No dobra, to co, próbujemy driftem? Słabo to wyszło. Za luźny dyferencjał i kurde, no nie wyczułem go w ogóle. Ech, strasznie, strasznie. Na następne mistrzostwa, jak będę grał online, na pewno nie wezmę chargera. A zwłaszcza na te nocne. Ja nie widzę, jak on jest ustawiony w stosunku do drogi. Nie wiem nawet, jak nim za bardzo driftować. Jaj, no i wszystkie punkty poszły się walić. Ja pierdolę, co za rakowy odcinek. O Boże, jeszcze mnie jakieś policyjne Lambo wyprzedziło. Nie wiem nawet, który będę, nie chcę na to patrzeć.
Za każdym razem traciłem wszystkie punkty umiejętności. Samochód przy wyższych prędkościach jest ciężki do opanowania. Oczywiście można jeszcze mu tam spoilery wrzucić jakieś i polepszyć docisk. Fajnie przyspiesza nawet na prostych i szybko łapie trakcję, ale wszystko inne. Makabra. Zobaczymy, który będę tym razem. No, za poziom trudności i ułatwienia dostaję tylko kredyty. Nie dostaję tutaj premii żadnej do punktu doświadczenia. Więc ci, co jeżdżą ze wszystkimi wspomaganiami i wygrywają, to jest im po prostu łatwiej. Już. No i zaraz się pokaże punktacja i zobaczycie, że no nie poszło mi najlepiej. Delikatnie mówiąc. 9. pozycja. Jezus Maria. Dajcie spokój, urwanie głowy. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobał. Trzymajcie się, na razie, pa pa.